nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Byki. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Cię w czerwcu 2022. Mamy kartę Kochankowie, kartę Świat i kartę Diabeł. To może być jakiś związek ze związkiem, z jakąś relacją, jakiś trudny okres w waszej relacji. Chociaż tak nie do końca czuję, że to jest coś, co będzie, bardziej jakby jakiś trudny okres w jakiejś relacji w waszym życiu dobiegał końca, jakby kończył się pewien cykl, pewien okres, który właśnie wiązał się tutaj z tymi trudnościami. Co z tym diabłem? Zobaczymy zaraz. Chociaż w sumie mam wrażenie, jakbyście obydwoje zdawali sobie sprawę z tego, jak trudny to był okres i jak dużo trudnych sytuacji teraz tam w tym cyklu przeszliście, jakbyście obydwoje mieli takie poczucie totalnego po prostu wykończenia, takie emocjonalnego wręcz. Może była jeszcze jakaś trzecia osoba, która w jakiś sposób was wykończyła, ale z jaką osoba, z którą musieliście w jakiś sposób wchodzić w interakcję jako para i to mogło być dla was tak strasznie wykańczające. Osoba, albo może jakaś sytuacja jedna konkretna. No, dopiero wiadomość jest taka, że tu ten cykl już się kończy. No, bo tutaj, no, karta diabła po raz drugi. No, zobaczymy, co z tym. Czwórka monet i as monet. Moment, jeszcze zobaczę, co z tym diabłem. Mogła być jakaś była albo były któregoś z was. No, tutaj mamy kartę dwójka kielichów. I mam też wrażenie, że to jakby ta sytuacja z tą osobą, no, mogła być jakaś kobieta taka dosyć ostra, zawzięta wręcz. Ale takie mam poczucie, jakby ta sytuacja sprawiła, że przez to wy jesteście bliżej siebie. Tak jakby właśnie to trudne, przez co przeszliście, spowodowało, że jesteście jakby bardziej bliżej siebie, pewni siebie, w jakiś sposób was to jeszcze zbliżyło i tak by ugruntowało tą waszą relację. No dobrze, a tutaj dalej mamy tą czwórkę monet, as monet. Może jakaś sytuacja finansowa się w jakiś sposób poprawić teraz w tym miesiącu, w twoim życiu. Co tu mamy dalej? A, do kurwy, co tu mamy? Siódemka buław. Być może czułaś się atakowana przez kogoś w tej relacji, ale to też właśnie czuję, że to już się powoli zakończy. Mam dziewiątkę buław jeszcze, as kielichów i karta miarkowanie i tutaj jeszcze głupiec na dole. No dobra, czyli tak, teraz mogłaś mieć jeszcze takie poczucie właśnie, że ktoś jakby Cię atakuje, albo że wszyscy są przeciwko Tobie, że całe życie jest przeciwko Tobie, wszystkie sytuacje, które trudne sytuacje, które się tutaj działy gdzieś, czy to między Wami, czy między Wami jako parą i kimś jeszcze trzecim, czy jakąś trzecią sytuacją, że to było jakby, że wszystko się na Ciebie zrzuciło, że byłaś sama czy sam przeciwko wszystkim, całemu światu i
musiałaś sobie z tym radzić. Ale właśnie to już ta karta wyszła do góry nogami, więc już to uczucie właśnie myślę, że już powoli odchodzi. I tutaj w środku mamy dziesiątkę kielichów piękną, więc myślę, że teraz w czerwcu to będzie taki czas, gdzie wy jako para, no jeżeli jesteś w związku, jeżeli nie, to może sama ze sobą, czy sam ze sobą właśnie poczujesz się lepiej, będziesz mieć czas, żeby tak zregenerować swoje siły, swoje emocje, odetchnąć, właśnie skupić się na sobie, na swojej pracy. Tutaj mam ósemkę monet. I tutaj mam dalej dziewiątkę buław. Co to jest? Paść kielichów. No i to karta miarkowanie. Czyli tutaj z tą dziewiątką to mam takie poczucie właśnie, że zauważysz teraz w końcu, w czerwcu, że jakby, że wygrałaś tą bitwę, tą wojnę, którą toczyłeś, toczyłaś być może od wielu miesięcy, może nawet lat. Zauważysz, że to uczucie, gdzie czułaś się właśnie sama przeciwko wszystkim, albo że wszyscy są przeciwko tobie, że jakby już tak nie jest, ale to jeszcze też nie poczujesz się jakby tak zupełnie pewnie w sobie, tylko dopiero tak jakby zauważysz, że powoli te wszystkie sytuacje odchodzą, jakby usuwają się powoli z twojego życia, ale ty jeszcze możesz mieć takie poczucie no, takiego niedowierzenia, czy to aby na pewno już na zawsze, już, czy już te sytuacje się już tak uspokoją i odejdą, czy jeszcze musisz być taka spięta, czy spięty i gotowa do walki. Ale mamy też właśnie tą kartę tego paździa kielichów i umiarkowanie to takie karty, które dla mnie wskazują taki spokój, na taką harmonię emocjonalną, więc myślę, że właśnie powoli zaczniesz już taki spokój wewnętrzny odzyskiwać, taką harmonię, może skupisz się na jakimś takim kreatywnym przedsięwzięciu, albo może będziesz spędzać więcej czasu w naturze, co pozwoli ci się, tutaj właśnie też ta dziesiątka kielichów też to sugerowała, co pozwoli ci się właśnie tak zregenerować, odpocząć już po tej jakiejś wojnie, czy to z jakimś partnerem swoim byłym, czy jako para przeciwko komuś, z jakimś tam byłym partnerem jednego z was. Tak, jeszcze jeżeli chodzi o finanse, to być może jakaś nowa praca, albo zaczniesz się rozglądać za nową pracą, albo pojawi się jakaś nowa oferta. Tutaj ten as monet by tu sugerował, ósemka monet tak samo. Ta czwórka monet, właśnie tak mam wrażenie, jakbyś się martwiła, czy martwił o swoje finanse z jakiegoś powodu i miała takie poczucie, że musisz uważać, musisz oszczędzać, nie możesz za dużo wydawać. No ale właśnie ten as monet tak mi sugeruje, że coś, jakaś oferta, jakiś dodatkowy napływ gotówki, pieniędzy się pokażę, nie wiem, czy to jednorazowy, czy ma pewnie dla części z was coś jednorazowego, dla części z was właśnie jakaś nowa praca z, no, z lepszą, no lepsza finansowo. Dobra, zobaczmy co jeszcze, jak jeszcze będziesz się czuć w czerwcu. No właśnie, karta spokój, super, czyli powoli już po tej wielkiej burzy zaczniesz odzyskiwać równowagę i taki wewnętrzny spokój, balans. Tutaj ta karta właśnie to mi rezonuje z tym, co mówiłam, że takie poczucie, że powoli zaczniesz zauważać, że te trudne sytuacje od ciebie już odchodzą, już się zaczyna to uspokajać, ale właśnie jeszcze z takim nie do końca z takim poczuciem niepewności i tak właśnie tak jak tutaj ta kobieta patrzy przez palce, tak? Czy aby na pewno już zaczyna być dobrze, czy to tylko jakieś takie oszustwo? I karta niezadowolenie i oczekiwanie. Wezmę jeszcze jedną kartę. To oczekiwanie to może być takie oczekiwanie właśnie na ten spokój.
Niezadowolenie i niechęć. No, to mi się wydaje, że to też jest właśnie tak, bo tu jak się przechodzi przez jakieś trudne, takie wykańczające emocjonalnie, fizycznie, wręcz psychicznie sytuacje, to nie jest tak, że nagle coś się zmieni i nagle czujesz się lepiej. To z takich sytuacji się wychodzi no, tygodniami, czasami nawet miesiącami, zależy ile one trwały. Więc myślę, że właśnie te karty razem z tą sugerują, że no właśnie tak teraz w czerwcu będziesz w takim okresie, gdzie powoli dopiero zaczniesz zauważać, że tak dookoła ciebie zaczyna się uspokajać, ale tak wewnętrznie jeszcze no jeszcze jesteś, będziesz taki pobudzony, pobudzona i z takim niedowierzeniem, z takim dystansem, z takim nie do końca spokojem, właśnie z takim niepokojem jeszcze patrzeć dookoła i przyglądać się każdej sytuacji, czy aby na pewno jeszcze gdzieś coś z jakiegoś krzaka nie wyskoczy. No ale ogólnie no ogólnie tak dobrze, no bo już wygląda na to, że rzeczywiście to już tak twoje emocje się będą uspokajać po prostu, a jakichś nowych sytuacji raczej nie będzie. Karta duma. To karta jako karta porady oczywiście, czyli co ty możesz zrobić w nadchodzącym miesiącu, żeby jak najlepsze efekty osiągnąć. Mamy kartę duma i tu jeszcze spojrzałam. O, na te dwie karty może je wyciągnę. Tutaj karta miej nadzieję i no, self-love, czyli taka miłość do siebie, dbanie o siebie. Czyli to na pewno coś, na czym należy się skupić. A tutaj z kolei ta karta duma. Mi się wydaje, tu nawet jeszcze w związku z tymi kartami, że to jest taki czas i na co powinnaś zwrócić uwagę i co sobie dać, że teraz będzie taki czas właśnie, w którym zaczniesz się regenerować, jakby te zewnętrzne trudne sytuacje odejdą. I to jest czas dla Ciebie, żebyś zadbała o siebie, jakby tutaj mamy taką trupią czaszkę, ale to jest właśnie taki welon, jakby taka chusta na twarzy tej kobiety, a ona tutaj pod spodem jest no, taka cała piękna, tak? Czyli jakby Ty się wyłaniasz spod tego, co trudne, wyłaniasz się jakby spod tego swojego zmęczenia, spod tego swojego wykończenia, jakby powoli możesz już tamtą maskę tych trudnych sytuacji, tego kim musiałaś być przez te poprzednie miesiące, możesz powoli ją ściągnąć i wrócić do tego, kim byłaś wcześniej, do tego swojego prawdziwego ja. I właśnie tutaj to no, taka nadzieja na to, że może, że będzie lepiej w końcu, że już jakby idziesz w dobrym kierunku, że to, czego chcesz, zacznie do Ciebie przychodzić. I ta karta właśnie self-love, takie dbanie, miłość do siebie, dbanie o siebie, właśnie tak sugerują, zapraszają Cię do tego, żebyś no właśnie zadbała o siebie i niekoniecznie, znaczy też w taki fizyczny sposób, jak to kobiety, czy no mężczyzna też może oczywiście, ale myślę, że taki bardziej taki właśnie emocjonalny, żeby wyjść gdzieś w naturze, sobie pobyć, czy z jakimiś znajomymi dobrymi, takimi, gdzie możesz, przy których możesz się dobrze poczuć, być sobą, żeby w takiej dobrej atmosferze móc odpocząć, jakby złapać ten kontakt z tym, z kim byłaś wcześniej przed tym konfliktem, przed tymi trudnymi sytuacjami, wrócić do tego, kim jesteś, kim chcesz być i no, dać sobie właśnie też taką przestrzeń na to, żeby te trudne emocje powoli się w Tobie uspokajały, bo to też wcale nie jest no, takie coś, co nagle przychodzi, tak, że rano nagle budzisz się i już wszystko jest tak, jak było kiedyś. Tylko to jest taki pewien proces, który powoli będzie, no, będziesz powoli wracać do tego swojego balansu. No, więc tak, więc takie właśnie zadbanie o siebie, fizycznie, tak o swój wygląd to na pewno też, ale chyba nawet bardziej tak emocjonalnie, żeby tak się trochę pospieszać jakimiś drobnymi rzeczami, w jaki sposób lubisz spędzać czas właśnie, czy w naturze, czy jakimiś takimi kreatywnymi zajęciami, no cokolwiek to, czy z jakimiś ćwiczeniami, może jakaś joga, jakieś takie, czy taniec, cokolwiek lubisz robić.
I to pomoże Ci jeszcze jakby bardziej wrócić właśnie, jakby szybciej wrócić do siebie i już zakończyć właśnie tutaj cały ten cykl tych sytuacji, które gdzieś tutaj zachodziły w Twoim życiu w poprzednich miesiącach. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za Wasze komentarze i zapraszam ponownie. Pa, pa.